imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Tym pozdrowieniem też wszystkich serdecznie witam. Bardzo witam przedstawicieli władz państwowych, samorządowych. Dziękuję bardzo za obecność. Niesłychanie mnie cieszy obecność księży biskupów z naszych kościołów chrześcijańskich. Muszę powiedzieć, że to jest ich własna inicjatywa. Jak wiecie dobrze, ja nikogo nie zapraszałem na tę mszę świętą. Okazałem krzyż Pana Jezusa przed chwilą i myślałem o tym, jakie to są honory dla ludzi w Kościele odpowiednie, kiedy się okadza krzyż Jezusa. Więc nie chodzi w tej liturgii o celebrację mojej osoby. Chodzi o wielką modlitwę za synod. Ja właściwie uciekłem z pół dnia synodu i teraz, żeby być w porządku, to muszę się bardzo gorąco modlić, bo inaczej to dopiero teraz o tej godzinie wychodziłbym z auli synodalnej. Natomiast tak piękna obecność naszych braci chrześcijan z innych kościołów wzięła się stąd, że mieliśmy się okazję spotkać na ogólnoświatowym zjeździe Kościoła Luterańskiego w Krakowie i mówiłem o tym, że będziemy mieli mszę świętą za synod. A wyście wtedy powiedzieli, a my wtedy mamy synod Kościoła Luterańskiego w Łodzi i my wszyscy przyjdziemy do ciebie do katedry. Więc to nie chodzi o to, że się wprosili. Chodzi o to, że w tej modlitwie za synod chcieli być po prostu z nami. Ja oczywiście z wielką radością jutro do was przyjdę z rewizytą. Bo w ekumenizmie ostatecznie o to idzie, nie żeby od czasu do czasu coś się działo, tylko chodzi o życie, o wspólnotę życia. I my jej ciągle coraz bardziej doświadczamy w Łodzi. Bardzo za to jestem wdzięczny, nie tylko łódzkim naszym biskupom, czy oczywiście bełchatowskim, ale jest ksiądz biskup Andrzej Malicki, który jest przewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej. Bardzo dziękuję za tę obecność. Bardzo dziękuję. Nie chcę przedłużać tego wstępu. Wszystkim członkom Synodu Luterańskiego dziękuję za obecność, że tu jesteście i że chcecie się z nami modlić za synod biskupów w Kościele Katolickim. To nie są rzeczy, które były wyobrażalne lat temu 50, tak myślę. Ten Duch Święty nas prowadzi pięknie, piękną drogą. Wejdźmy w tę liturgię, przepraszając na jej progu Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy.